Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, to jest kolejna regulacja, której celem wcale nie jest ułatwienie życia dla osób niepełnosprawnych, tylko nakładanie kar administracyjnych dla tych firm, które się nie podporządkują unijnemu dyktatowi. Jest to de facto ustawa o charakterze administracyjno-penalizacyjnym, metodą normalnego i dobrego społeczno-gospodarczego życia dla wszystkich stają się typowo komunizujące przepisy unijne, wymuszanie i eliminacja wolnego rynku. Zgodnie z projektem ustawy system nadzoru rynku w zakresie spełniania wymagań dostępności produktów i usług tworzą prezes zarządu PFRON, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dyrektorzy urzędów morskich wskazani przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, rzecznik finansowy, minister właściwy do spraw informatyzacji, organy celne. No szkoda słów. Podkreślam monstrualną rolę prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kontekście działalności tysięcy polskich firm i milionów ludzi. Chociażby rozdział 5 ustawy. Prezes zarządu PFRON monitoruje, sprawuje nadzór, współpracuje z organami nadzoru, monitoruje, dokonuje oceny, podaje do publicznej wiadomości, sporządza sprawozdanie, inicjuje, organizuje, rozpatruje, przekazuje, kontroluje, opracowuje strategię. Ta ustawa jest przepełniona kwestiami kontroli, sprawozdań, protokołów, analiz, nadzoru, badań, sprawdzeń, oględzin, wymagań, obowiązków, żądań, nakazów, zakazów, decyzji, postępowań i opłat. Artykuł od 44 do 72. Prawda jak miło. Ale najpiękniejsze rzeczy znajdują się w rozdziale 6 pod tytułem administracyjne kary pieniężne. I tam sobie Państwo doczytacie, co tam, za czym chcecie głosować. Co to oznacza, Wysoki Sejmie? Utworzono ponadto Fundusz Dostępności i tam trzeba płacić te gigantyczne kary za niedostosowanie się. To jest, innymi słowy, ustawa, jest to metoda kija, dziękuję, ale bez marchewki. To jest kolejny mocny akt unijny sprzeciwiający się podstawowej, uniwersalnej wartości, jaką jest wolność. Dziękuję, panie ale... pośle. Ostatnie zdanie, pani marszałek. Moi drodzy, kto to sfinansuje? Oczywiście wy, polscy podatnicy, Konfederacja nie poprze tego projektu ustawy. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Szczęść Boże, rodacy, i ratuj się kto może, kiedy totalniacka, dawna opozycja dziś u władzy i totalniacka, dawna władza dziś w opozycji, wspólnie i w porozumieniu na naszą zgubę nic innego nie robią, tylko implementują, wdrażają, wprowadzają rozmaite totalniackie eurokołchozowe normy. To jak z tymi nakrętkami do butelek plastikowych. Państwo zaobserwowaliście internet, który jest mądrością ludu w naszych czasach. Bardzo szybko to zdiagnozował. Rozwiązanie, którego nikt nie potrzebował, problemu, którego nikt nie miał. I podobnie z tymi ustawami, których całe taczki już, jeśli nie palety, jeśli nie wagony towarowe, można by wywozić z Wysokiej Izby. Nic, tylko implementujemy. Szanowni Państwo, jeżeli coś jest dobrego, to nie trzeba do tego ludzi zaganiać kijem. Jeśli coś jest dobrego, to nie trzeba pod lufą nagana przystawioną do skroni i pod groźbą krociowych kar potencjalnie rujnujących dla polskiego przedsiębiorcy, a koszta oczywiście na koniec przerzucone zostaną na płatnika, użytkownika, czyli na nas wszystkich obywateli. Nie trzeba przymusu, jeżeli jest coś dobrego. Jeśli coś dobrego, rynek sam znajdzie do tego drogę, rynek sam wdroży, wprowadzi, zaimplementuje. Jeżeli potrzebny jest do tego przymus, to jest właśnie totalniactwo i tresura narodu polskiego. I my nie chcemy być tresowanymi małpami. Dziękuję, w waszym cyrku. Dlatego złożyliśmy wniosek o odrzucenie tego szkodliwego projektu. Jedno zdanie jeszcze, pani marszałek, a szczególnie jest łajdackie i ohydne, że robicie to jeszcze z szantażem moralnym, montując w to niepełnosprawnych. Dziękuję, ten szantaż moralny, że kto by się sprzeciwił totalniactwu eurokołchozowemu, ten najwyraźniej nie lituje się bardzo nad losem wdów i sierot. Otóż my się litujemy, pośle, i dlatego sprzeciwiamy się eurokołchozowemu totalniactwu.
Pani marszałek, Wysoka Izbo. Przez ostatnie 8 lat PiS niszczył przedsiębiorców. Przeregulowywał prawo w Polsce i ślepo implementował dyrektywy unijne w Polsce, posuwając się w wielu przypadkach nawet dalej niż te dyrektywy europejskie winne być były wprowadzone. Że przypomnę tylko o podatku VAT na energię elektryczną. Droga Platformo, do Was się teraz zwracam, która na początku swojej działalności uchodziła za głos przedsiębiorców, wolnego rynku, byłaś przeciwnikiem zbędnych regulacji. Dzisiaj to Ty wraz z przybudówkami chcesz dobijać przedsiębiorców i na siłę, co w 90% przypadków nie jest w ogóle oczekiwane, chcecie na siłę, powtarzam, na siłę uszczęśliwać wielu ludzi i wielu przedsiębiorców. Dajcie spokój z tą biurokracją, z tą papierologią, z tą dokumentacją i z tymi wszystkimi przepisami, których tak naprawdę nikt nie oczekuje. Wracając do rządowego projektu ustawy, po którym podpisał się pan Donald Tusk, ma taką długą nazwę, ja przeczytam, o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Nazwa jest dosyć długa, niewiele mówiąca, ja nazywam to roboczo projektem ustawy Sygnalista Plus. Wyjaśnijmy, że według założeń wszystkie podmioty gospodarcze objęte przepisami ustawy będą ponosiły dodatkowe koszty zarówno implementacji nowych przepisów w postaci dostosowania produktów czy usług do nowego stanu prawnego, jak i koszty oceny możliwości dostosowania się do regulacji, nawet kiedy te regulacje nie będą mogły być wprowadzane. Polska w XXI wieku naprawdę nie musi wiernopoddańczo implementować wszystkich dyrektyw unijnych. Pozbądźmy się kompleksów. Mamy swój rozum, swoje tempo i tak naprawdę z nami do końca tak źle nie jest. Owszem, jest jeszcze wiele do zrobienia, między innymi w kwestii osób niepełnosprawnych, ale zachowajmy, szanowni państwo, zdrowy rozsądek i zamiast nakazywać obligatoryjnie wymienić chociażby kilka milionów terminali i bankomatów, to twórzmy zachęty do tego, żebyśmy żyli razem z niepełnosprawnymi na tym samym poziomie. Ja wiem, że w waszych szeregach nie widzicie nic złego w tym, żeby być donosicielem, że tylko i wyłącznie taki przykład pozdrowie waszych eurodeputowanych, ale na Boga, na litość nie promujcie donosicielstwa i nie twórzcie takiego prawa, które będzie stanowiło jako konsekwencję kary na poziomie 10% obrotów dla przedsiębiorców, których bardzo często jest po prostu nie stać na implementację prawa waszych unijnych towarzyszy. A ja chyba jeszcze nie wzywałam pana, panie pośle. Tak, jeszcze nie, ale zobaczyłem. Ale cieszę się, że jest pan tak szybki. Tak. Zobaczyłem. Otwieram dyskusję i pytania. Pierwszy będzie pan poseł Witold Tumanowicz, Klub Parlamentarny Konfederacja. Bardzo proszę, panie pośle. Bardzo dziękuję. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Procedujemy nad rządowym projektem ustawy o zapewnieniu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Jak czytamy, projekt dotyczy zapewnienia większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowania do przepisów Unii Europejskiej, wymogów dostępności produktów i usług. No i brzmi wspaniale. Trudno się nie zgodzić. Tylko że ten projekt wykonujący prawo unijne to właśnie taki typowy biurokratyczny unijny potworek, bo za tymi słusznymi hasłami widzimy 650 stron oceny skutków regulacji, a cały rozdział 6 ustawy poświęcony jest tylko jednemu, wprowadzeniu kar administracyjnych. Ta ustawa nie pomoże niepełnosprawnym, pomoże korporacjom. To projekt, który zwiększa koszty wszystkiego dla wszystkich. Czy ministerstwo policzyło, ile będzie kosztować Polaków, samych Polaków, wprowadzenie tej ustawy? Przecież my wszyscy zapłacimy za to we wzroście cen, produktów i usług, bo przecież wprowadzenie, implementacja tychże wszystkich regulacji zostanie przerzucona przecież właśnie na koszty tych usług, na koszty produktów. Dziękuję bardzo.